Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Pewnie myślicie sobie, dawno już nie było Happy Wheelsów, pewnie dzisiaj będą Happy Wheelsy i wstajecie, włączacie sobie mój kanalik, sprawdzacie, a tam są Happy Wheelsy, ale nie pod nazwą Happy Wheels, tylko całkiem inną. A nowe Happy Wheelsy znajdują się pod nazwą Gods and Glory, czyli są to przez internet nazwane Happy Wheels 3D. I jak widzicie, mamy tutaj znanego nam dobrze z Happy Wheelsów pana na rowerze z dzieciaczkiem. To nie jest gra twórców Happy Wheels i to tak naprawdę nie są Happy Wheelsy, ale ludziom to się skojarzyło i tak właśnie jest. Przetestujemy, zobaczymy, jak się dobrze w tym będziemy bawili. Zapraszam. Dobra, tak więc jak widzicie, podobnie do Happy Wheels mamy tutaj do wyboru kilka mapek. My dzisiaj przejdziemy sobie tutorial, który jest nazwany tragicznym tutorialem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Aha, jest tu też napisane, że no oczywiście, że macie nauczyć podstaw i że jest prawdopodobnie trudniejszy niż tutorial powinien być, ale kiedyś zrobi lepszy. See settings menu. Okej, ja już tam sobie sprawdzałem te menu, też coś tam pograłem troszeczkę tylko w ten tutorial, żeby zobaczyć, czy w ogóle ta gra działa. Zaczynajmy. Dobra, mamy do wyboru różnych heroesów. Możemy wybrać The Young Family albo Earla. Earl jest bardzo fajny, ale niestety obecnie możemy wybrać tylko Johnego i Jimmy'ego. To jest jeszcze alfa, beta czy cokolwiek to innego jest. Wybieramy sobie Jima i Johnego. No i jak widzicie, dlatego właśnie było to nazwane Happy Wheels 3D. A dlaczego dokładnie, to zaraz zobaczycie. No i co? No i musimy jeździć. Aha, tam było napisane coś, więc cofnij na rowerze. Oczywiście. O Jezus! Sterowanie w tej grze jest bardzo mało intuicyjne. Tu się praktycznie nie da skręcać, bo dzieją się właśnie takie rzeczy. On nie potrafi łatwo jechać. Jak się brejkuje? Oczywiście. Hamuję, ja gram na padzie, bo na padzie wydaje mi się być troszkę łatwiej i troszkę bardziej intuicyjnie. Ja to wszystko już wiem, który mi tam się rusza i ten checkpoints. Tak, są różne checkpointy i właśnie jeden z nich widzieliście, kolejny jest za 160 metrów. Mamy też boosta, którego używa się właśnie tym i teraz jedziemy dużo szybciej niż byśmy bez boosta jechali. Mamy też jakiś taki, takie, nie wiem co to jest. Aha, bo tu można biegi zmieniać. Ej, którymi się biegi zmienia? Nie wiem. Halo? Stop! Przejechałem za daleko. Co tu się dzieje? Cofnij. Stance. Boost refill. Okej, czyli jak jesteśmy... Aha, bo w lewym dolnym rogu mamy chyba wskaźnik naszego boosta. I kiedy latamy, kiedy jesteśmy w powietrzu, on nam się po prostu tutaj reworkuje. Zrobimy sobie backflipa czy frontflipa. Nie wiem, co to było. Gdzie moje dziecko się podziało? Czy ja mogę go jeszcze uratować? Chyba nie. Spróbujemy pod to wjechać. O, nie wyszło. Dobra, nieważne. Ale nie no, na tym to już muszę pojechać. Prawie zrobi... Jezus! No tak średnio poszło, średnio. Dobra, można się odradzać oczywiście, więc wszystko jest dobrze. Tutaj zrobimy jeszcze raz naszego... Jezus! Backflipa. Na szczęście mamy jeszcze Timiego, czy tam Jimiego. Nie wiem, który jest który. Ciężko się strasznie tym jeździ. To jest tak mało... Aha, bo teraz jestem bez jednej ręki. Tylko... Dobra, na spokojnie. Aha, bo ja tu mogę ten... Patrzcie, mogę tutaj boosta oczywiście użyć. I teraz... to było dobra. Jeszcze raz boosta. Prawie dwa boosty zrobiłem, ale jeden wystarczy. Znowu boosta. Dobra, może nie. Jestem na checkpoincie w końcu. Co tam było napisane? Slow motion. Action Button 2. Czy to jest... Aha, to ten przycisk, co mówiłem, że nie wiem, co robi. On włącza slow motion, ale czy slow motion... Stój! Dałem slow motion, a to mnie przyspieszyło. Jakieś dziwne to. Ale no trudno. Spróbujemy jeszcze raz. Action Button 2. Ale tu nie trzeba mieć slow motion. Głowę mi odcięło! Dobra, ja tutaj bez... No co jest? Bez slow motion sobie spokojnie poradzę. Chyba. Nie no, spokojnie, ale nie tak szybko. Dobra, jestem. Przejechałem. Teraz szybciutko do checkpointu. Ale jak ja tam mam wjechać? Nie! Dobra, jakoś przeżyłem. Naprawdę, sterowanie w tej grze jest
Potworne, ale myślę, że... Myślę, że to jest piękne w tej grze, nie? Bo takie gry lubią wkurzać i takie gry mają cię wkurzyć. Happy Wheelsy też są chyba po to, żeby nas wkurzać, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Jezus! Naprawdę, to co tutaj się dzieje, to stero... Nie, spadłem na sam dół? Nie, okej. No, już spadłem na sam dół. Ale nie mogę powiedzieć, że bawię się źle, bo bawię się naprawdę, naprawdę fajnie w tej grze. No, dobra, to jest... O nie, no! Patrzcie, znowu nacisnąłem slow-mo i zamiast... Zamiast mnie zeslowować, to mnie przyspieszyło. Czekajcie, jeszcze raz. No to jest drugi, tak? Slowmo. Czy slowmo zabiera jakiś boost? Nie, ale slowmo trwa jakiś czas, tylko ciężko... Na jednym kole jadę, patrzcie. Gdzie jest moje dziecko? Timmy tam leży, halo? Czemu Timmy'ego tam położyli? Dobra, nie, no nie, na slowmo też tego nie zrobię. Nie, wyłącz slowmo. Co się dzieje? Nie chcę krzyczeć, no... Zrespawnimy się i zrobimy to jeszcze raz. Nie chcę krzyczeć. No co jest do... Nie będę przeklinał. Ja jestem ogólnie bardzo wyluzowanym człowiekiem. Bardzo grzecznym, kulturalnym. Ja nie przeklinam nigdy. W życiu nie przeklnąłem. Na odcinku! Gra jest chillująca, spokojnie. Tylko no tu się nie da skręcać do chuja! Przepraszam. Nie chciałem. Chciałem tak naprawdę, bardzo chciałem to zrobić. Chciałem to powiedzieć, chciałem wykrzyczeć całą złość z siebie, bo nie mogę przejść tej gry. Ten tutorial naprawdę jest ciężki. A wiecie co w tym jest ciężkiego? To, że kiedy tutaj wjeżdżam, muszę tutaj skręcić. O. Nie przywracaj się. Spokojnie jedź, spokojnie. Jestem! Nie widzę, no nie! Dobra, jestem. Teraz mi się udało. No, pięknie. Wystarczyło być troszkę ciszej przez chwilę i się udało. Niestety nie udało mi się przejechać przez tamte coś. Co to jest? Headlight. Aha, że mogę sobie... Patrzcie, mam światełko. No to ja rozumiem. Ale co to są te takie wiszące? Myślę, że to nie jest nic dobrego. To coś chce nas zabić. To są pewnie jakieś ostrza. Fajna gierka, no. Fajna, naprawdę. Naprawdę, naprawdę najfajniejsza. Czuję już... Że będę w tej grze się bardzo dobrze bawił. Zresztą już się bardzo dobrze bawię w tej grze. Czy ja teraz używam boosta? Tak, teraz używam boosta. Stój! Dobra, udało się. Na szczęście. Powiem wam, że skręcanie w tej grze jest naprawdę bardzo ciężkie. A to tak bardzo, ale to bardzo. Czyli to już jest koniec? How to survive turrets? Wave like a snake or your life they shall take. To takie, kurde, tutaj jakaś poetycka sprawa. Speed isn't always the solution. No ja wiem, że speed nie jest zawsze solucją. I tutaj też nie był. Ale teraz już jesteśmy bogaci w wiedzę. Tu troszkę zwolnimy, wiecie, żeby się rozpędzić. I teraz ładnie przeskoczyliśmy. O Jezus! To są te tureccy, które strzelają. Udało mi się przeżyć. Halo, one dalej do mnie strzelają. Ale ja już jestem na mecie. Jest! Holy cow, dude! Udało się, niestety bez naszego dzieciaka, ale to nieważne. Udało nam się przejść tutorial, który był dużo trudniejszy niż tutorial powinien być, jak sam twórca nazwał ten tutorial. Teraz zagramy w Day at the Park i tutaj piszę, że nie ma tutaj strasznych rzeczy, że tak naprawdę trzeba wziąć tylko panowanie nad tym i poczuć się jak ojciec z synem na spacerze i to będzie właśnie jak spacer po parku. Jest napisane, że jest to bardzo łatwa mapka na rowerku. Przetestujemy. A, to nie jest Timmy, tylko Jimmy, więc John i Jimmy. Are you ready? Oczywiście, że jestem ready. I zaczynamy dalszą przygodę z naszą piękną grą. Co tu się dzieje? Gdzie mam jechać? Tam gdzieś. Dobra, więc... Może faktycznie to będzie dość proste, tylko będę musiał... Czy to już jest koniec mapki? Nie, myślałem, że to już jest koniec. Ale na razie wydaje się to być bardzo przyjemne faktycznie, czyli może pierwszy raz nie okłamią mnie w grze. Może tak, czy to już będzie koniec? No nie, znowu, co tu się dzieje? Patrzcie, to już jest koniec! Ała! No serio, przegrałem w takim czymś? Nie denerwuj się, Adrian. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wszystko już jest dobrze. Od nowa musiałem zacząć, ale przecież zebrałem tyle checkpointów. Nieważne.
Nieważne. Poczujmy się jak na spacerku z synem, tudzież bratem. Co się dzieje? No! Czemu nie mogłem podjechać na ten krawężnik? To nie jest jak spacerek w parku. Dobra, jedziemy raz jeszcze. Tym razem musi mi się udać. Pojadę troszkę bardziej zachowawczo. Na spokojnie. No, stój. Na chillku. Na spontanie. Już wiem, gdzie jest meta. Wiem, jak tą mapkę powinno się tutaj rozegrać. Nic złego stać nam się nie może. Pięknie. I to już będzie koniec. Tutaj lekki zakręt. I docieramy do mety. Woo! Dobra ludziki, to już by było na tyle. Dzisiaj przeszliśmy dwie mapki w grze Guts and Glory. Gra okazała się naprawdę być bardzo fajna i bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Dawno nie bawiłem się tak dobrze w nowej grze, więc na pewno będzie więcej odcinków. Dzisiaj był odcinek testowy. Zobaczymy, jak wam się ta gra spodoba. Mi podobała się bardzo. Jeżeli wam ten filmik się spodobał, to jak zawsze łapka w górze. Jeżeli się nie spodobał, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.